Eluwa Challenge'u was, z tej strony Karolek95, zapraszam na kolejny odcinek, spróbuj, no to dzieje się, tam coś tam, no słuchajcie, moi drodzy, ludzie często mają bardzo dużo szczęścia, tak jak ja mam dużo szczęścia, że zostałem youtuberem, że wiedziałem w którym momencie zacząć robić, realizować się w tej pasji, tworzyć nagrania wideo, montować te filmy, dzięki czemu jestem teraz w tym momencie, w którym jestem, no i oczywiście dzięki wam, dzięki moim wspaniałym widzom, którzy oglądają, lajkują, subskrybują, doprowadzają do tego, że jestem coraz wyżej w tej hierarchii takiej youtubowej. I ja mam ogrom szczęścia, ale ludzie, których za chwilę zobaczymy, dowiecie się, że będą mieli tego szczęścia jeszcze więcej, ponieważ mogła w nich uderzyć błyskawica, bo znaleźli się na przykład w złym miejscu, o złym czasie, to będzie hardkorowe. Ja miałem na przykład dużo szczęścia, bo kiedyś jak byłem młodszy na urodzinach siostry, potrącił mnie samochód, trafiłem do szpitala, miałem tylko lekkie wstrząsienie mózgu, a pobiłem rekord mojego miasta w lataniu, bo poleciałem na odległość 7,5 metra, więc było hardkorowo. Zostaw oczywiście mi wszystko łapeczkę, jeżeli będzie 20 tysięcy łapeczek, pojawią się kolejne filmy na kanale i oczywiście na 2 miliony subskrypcji i ścinam włosy, także lecimy do tej liczby coraz szybciej. Bardzo wam za to serdecznie dziękuję. A my przejdźmy do spróbuj mieć tyle szczęścia challenge. Co ci ludzie, którzy cudem uniknęli dużych, dużych problemów zdrowotnych. Let's go! Mamy jakieś kręcenie czegoś, no i to jest oczywiście Lightning Strikes, czyli... Proszę bardzo! Ci akurat im się poszczęściło, więc oni mają dużego farta, nie wiadomo co zresztą. O kurde! Prosto praktycznie w nich, tyle różnicy. Ło kurde! Poszło po kablach! Po kablach poszło, pociągło się. Ale petarda, znaczy z bliska nie mówię, że chciałbym dostać, bo absolutnie nikt nie chciałby dostać piorunem, błyskawicą, aczkolwiek chciałbym to zobaczyć na żywo z takiej odległości, żeby nie odnieść żadnych konsekwencji. Jep! Poszło Joe i bez butów do domu, proszę bardzo, szybko, to ja nic nie oglądałem. To wygląda troszkę z tyłu jak nowe Audi A7. Jep! Poszło! Światła działają? Jednak nie działają. Przestały działać, nie wiem czy działały wcześniej. Sama błyskawica. Coś pięknego, jakby to było kręcone jakąś elegancką kamerą 4K, to zdecydowanie lepiej by było. Co się dzieje? Czemu życie jest Nobelon? Jak tak można? Ale to... O! A gościu się tylko uśmiechnął, jedzie dalej, niczym się nie przejmuje. Mam to na wideo, ucieszył się, nie cieszę się, że żyję, tylko got this on video, mam to na wideo. Co jest z tymi ludźmi? Cieszcie się, że żyjecie. Tyle szczęścia w nieszczęściu, Boże, jeszcze drzewo spadało, czemu nie dokończyli tego do końca? Jep! O kurde. Ale to na razie jest w jakiejś tam odległości od człowieka, wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy taką błyskawicą niestety... Błagam, wróć! Miejmy nadzieję, że on wróci. Marek, wróć! Nie wrócił, Marek nie wrócił. Ja pierdyle. Patrzcie, skąd wiedział co kręcić. Akurat to drzewo. Wow, co to było? To ja... To nie ja. Storm. Chyba Storm, nie słyszałem do końca. Bang! Ale masakra. No nie no, w epicentrum takiego czegoś na pewno nie chciałbym być. Tylko nie samochód, tylko nie samochód. Samochody oszczędnie. Tylko nie samochód. Które miejsce? Nie było tego widać do końca. Ale masakra, no ci ludzie naprawdę mogą mówić o ogromnej dozie szczęścia. A wyobraźcie sobie, że ktoś postanowiłby stanąć pod tym drzewem akurat. Ale piękne wyładowanie, coś po prostu pięknego. Ja uwielbiam w ogóle burzę, uwielbiam deszcz, uwielbiam błyskawice. Znaczy nie na tyle, żeby wiecie, dostać ją w czoło i powiedzieć o, uwielbiam cię, nie, nie o to chodzi. Okay. Tutaj nie widzę swojej pogody, aczkolwiek błyskawica pewnie pierdyknie. Tylko nie w samochód! Ludzie pracują pół życia, żeby kupić sobie takie Mazdy, jak tam były. O nie, o nie. Dobrze, że dach i oczywiście zwolnione tempo. Oczywiście miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało, bo to jest jakby troszeczkę bardziej hardkorowsze, ale... Oni wywalone jadą, coś się stało, dobra, uciekajmy z miejsca zdarzenia. Ulala. Ulala. I popatrzcie, ludzie nie boją się konsekwencji tego, w ogóle... Rozumiecie, oni nakręcają coś, nie chowają się z powrotem do swojego domu, tylko twierdzą, okej, skoro to tam uderzyło, już bliżej, gorzej być nie mogło. Mamy szczęście. No, gościu sobie stał na pasach, to jest chyba car video po prostu, że z samochodu, nie wydaje mi się, żeby to kręcił. Chociaż ostatnio u mnie w mieście była... I teraz zeskocz do wody. Wszystkie ryby, gościu, posmażone, od razu zarzucasz wędkę i same wskakują na wędkę, chcą uciec stamtąd, także luzik. Gdzie pierdyknie? Który... Gdzieś byli do domu, gdzie pierdyknie, nieważne. Ajajaj, no wysokie budynki i w ogóle wysokie przyciągające te błyskawice rzeczy mają to do siebie, że... Holy shit, mogłeś nie kończyć!
Plus 18 mi zarzucą na to. Dlaczego to zrobiłeś? Ale musiałem wam pokazać te błyskawice. Tutaj kręcone coś tosterem, ale to nic, tostery też są spoko. Gdzie pierdyknie? Tylko nie... Już ciebie troskie, dobra, to na garażach gdzieś w Rosji, to dlatego się gościu nie... O pyk, proszę bardzo. Coś rypło, ale drzewo stoi. Czy to drzewo było pod alarmem? Nie wierzę, drzewo zaalarmowało, że trzeba czekać. Wszystkie drzewce wstały z Rivendell i poszły. Pierdykło, ja bym się bał ogromnie. Nie, ja, słuchajcie, w błyskawice, mnie to jakby... Strasznie mi się to podoba. Ale żeby na przykład jechać samochodem i kontynuować podróż, nie miałoby to najmniejszego sensu. Bałbym się okropnie. Dobrze, jesteśmy w lesie amazońskim. I przez chwilę chyba jednak wycofamy się do domu. Coś tam pierdykło, gościu, dalej. Uuu, zobaczcie, drzewo rypło. Jakość firmy Enkel, zobaczmy. To jest ta droga, którą jechał Lee z The Walking Dead. Z gierki oczywiście. 27 czerwca. Chyba początek wakacji z tego co wiem. Jezu, tak dawno nie chodziłem do szkoły, że nie pamiętam. All the weather outside is piorun. Okej, wracamy do domu. O, to chyba portugalski albo hiszpański, jakiś skomplikowany. Gdzie pierdyknie? Proszę bardzo. Ale jazda. A wyobraźcie sobie ludzi, którzy stali w odległości 5 metrów od tego. Miejmy nadzieję. Bogu dzięki, że nic im się nie stało. Miejmy nadzieję taką. Masakra. Okej, wjeżdżamy, to są, no, autostrady w Polsce również tak wyglądają. I w tym momencie ja zawracam na autostradzie, słuchajcie, nieważne. Fuck the consequences, jedziemy z powrotem do domu. Bo, przecież go... Czy ta fala będzie naelektryzowana dzięki temu? Ja bym surfował bez problemu. Rosja. Na pewno Rosja, chociaż wygląda jak Czerwionka Leszczyny z tymi blokami. Pozdrawiam się Czerwionki Leszczyny, każdego kto z Czerwionki jest. I z Leszczyn. Jeb. No to takie, takie włoskie patio eleganckie. Nie wiem do końca gdzie to było, nie widziałem, może po rejestracji, jak mi się zrobił. Oj, 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 no tu na pewno coś poszło. A, dojebała! To co po rosyjsku, to jakby nie przekleństwo, więc rozumiecie. Często na filmach się mówi fuck. I w Polsce nie jest to odbierane jako, chociaż wiem co to znaczy. Znowu naelektryzowana fala. No i Dawid Podsiadło, co by powiedział? Wiecie co by powiedział, jeśli chodzi o falę, także napiszcie w komentarzu. Nie było hashtaga! Hashtag błyskawica w komentarzach, musicie zostawiać. Hashtag błyskawica. I to koniec, akurat pod koniec filmu powiedziałem hashtag błyskawica. Zejdźcie teraz w komentarze i zostawcie hashtag błyskawica. No i co moi drodzy, lecimy z jeszcze jednym filmem, który mam dla was przygotowany. Po prostu musicie to zobaczyć, okej? Okay? Hashtag błyskawica, przypominam, i łapeczka w górę. I lecimy do 2 milionów! Woo! Dobra, kolejny film. A propos Dawida Podsiadło i fal, są to ludzie porwani przez masywne fale. No i co? Film ma 1 milion wyświetleń, ludzie będą mieli dużo szczęścia? Jeszcze nie tym razem, delikatnie obmyte plecy jak u żółwia, oczywiście u tego mężczyzny w czarnym, ale ten niżej nie będzie miał chyba tyle szczęścia, to jest ta fala! To jest ta fala, o Boże! Tam są skały na dole, żeby tylko nic im się nie stało. Żyją? Żyją, a tamten gościu co stało, on został w ogóle. Pięknie, surfu. Jak można w to wskoczyć? To się z falą płynie, znaczy nie pod falę, tylko z falą się wskakuje. Oj, pani syreno, to już nic to nie będzie. 3, 2, 1, mam w sobie moc niezwykłą. Mogę użyć jej, gdy chcę. I w podwodnym świecie zniknąć. Żyjesz? Nic ci nie jest? Jakże w nim cudownie, yeah! No pięknie, dobra, czyli koniec sesji zdjęciowej, chociaż teraz będzie bardziej poważna. 3, 2, pozuj, 1, ale nie widzę tych fal, nie widzę kątu załamania, nie porywaj! Dobrze, no ta fala już pewnie wsyśnie, wsyśnie w głębie swojej... O nie, wspinaj się szybko, Grażyna! Grażyna? Grażyna... Czekaj, nie wiemy co z Grażyną, poczekajcie. Najgorzej, już się nie dowiemy, o! Mam w sobie moc niezwykłą. To jest utwór przewodni tego filmu. Mogę użyć jej, gdy chcę. To niedoświadczony surfer. Ale to nic, nie, pewnie ja tak mówię, że ja bym posurfował, nie wiem jakbym się do końca zachował. Witamy w telewizji, trwam dziś fa... Mężczyzna, który odpowiadał za redaktorkę, dzisiaj się nie przestraszył, no ale dobrze. Jep! Co tu się dzieje? Miejmy nadzieję, że to nie jest żadnych wiadomości o ludziach, którzy zginęli w wyniku ogromnej fali. Polskie morze? Widać piasek. Czemu ta pani... Ej, ta babka nie miała stóp! Czemu ta babka nie ma stóp? Ta babka nie ma stóp! Ona stoi na łydkach! Czemu ta babka nie ma stóp? Już ta fala mnie nie interesuje!
Ta babka nie ma stóp! Aha, bo tam jest taki piasek, w którym się zapadasz, dobra. Gościu idzie, mówi, a pokaż mnie to. Fala go porwie, jeszcze dał radę. Trzymaj się, Gienek! O, oj, to już wyższe, Gienek! Nie pykło, ale żyje, dobrze, czasem warto się ochłodzić, a babka dalej nie ma stóp! Gienek, wychodź, ale dobre fale. Dobre fale. Dawid podsiadło, kłamał, są fale. Jak nie ma fale, jak są? Wyszła, jednak ma stopy, dobra. Muzyczka z archiwum Mix powinna tu lecieć, wyjaśniło się, babka miała stopy, dobrze. Już się bałem, że stoi bez stóp, a ludzie zajmują się swoimi sprawami, gdy ona nie ma stóp. To jest najgorsze. Wychodzi Gienek cały mokry, ci się z niego śmieją, a mógł zginąć, ale przeżył, brawo dla Gienka. I jeszcze podmyje plecki, proszę, usiadł aż z wrażenia. Holy! Żyjesz! Nazywajmy po kolei te postacie, bo ja nie wiem, to był Henryk chyba. Nie ma takich fal. Tylko przy sztormach. Nie wiem, czy to jest, to mi wygląda na Walię albo Irlandię. Jeśli chodzi o tego typu klify, aczkolwiek mogę się mylić, jeżeli ktoś wie, gdzie to... A z tamtej strony. That was the moment where this failed. No, idzie fala. Oj. Jeszcze się trzy... Oj! W tę stronę, szkoda kamery, where's the camera? I on zniknął? No nie wiem, bo jakoś naprawdę kręcone chyba agletem ze sznurówki. Ale to nic, surfujemy, wstawaj. Nie zdążył się wrobić, bo na niższych falach jest mniejsze ryzyko. Oj, czy to pójdzie tsunami, czy to będzie wyższa fala? Od czego oni uciekają, jak nic się nie dzieje, halo? Coś się wydarzy? Podniesie falę? O-o. O-o! 3, 2, 1! To chyba Tajlandia. I to ogromne monsuny. No nieźle. No teraz jest śmiech, gdyby to była wyższa fala, no to miasto... Jeszcze miasto takie typowo turystyczne, to są częste problemy. No i to koniec! Jak chcecie oglądać jeszcze ludzi, którzy uniknęli face to face z błyskawicą, ewentualnie ludzi, których porwały fale, miejmy nadzieję, że żyją, że nic im się nie stało, to dawajcie znać w komentarzach, piszcie oczywiście hashtag błyskawica, bo nie powiedziałem na samym początku, jaki jest hashtag. Najgorzej, ale oczywiście ten hashtag dodam, żebyście go pisali. I to tyle! Zostawiajcie oczywiście mistrzowskie łopeczki i spróbujcie mieć tyle szczęścia, co oni. Challenge uważam za zakończony. Także tyle ode mnie, trzymajcie się, mistrzowski łokieć, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, mistrze! Pum! I lecimy do 2 milionów!